Niech będą z wami. Serdecznie witam wszystkich, którzy przybyli do naszej świątyni na wieczorną Eucharystię. Dzisiaj w liturgii Kościoła wspominamy świętą Łucję, dziewicę i męczennicę. Święta Łucja to, można powiedzieć, starożytna święta, która żyła na przełomie III i IV wieku w Syrakuzach na Sycylii. Zmuszono ją do pójścia za mąż, mimo złożonego przez nią ślubu czystości. Jej kandydat do małżeństwa, który poczuł się odrzucony, doniósł władzom, że Łucja jest chrześcijanką, co spowodowało upokorzenie, prześladowanie tej niezwykłej kobiety. Według tradycji 13 grudnia 304 roku została ścięta mieczem, broniąc wiary w Chrystusa i swojej czystości. Przykład tej młodej męczennicy pokazuje nam, że Pan daje siły, kiedy doświadczamy słabości. Dzisiaj przeżywamy także bolesną już 42. rocznicę wprowadzenia na terenie Polski stanu wojennego. Chcemy modlić się w tej wieczornej mszy świętej za naszą ojczyznę. Chcemy także pamiętać o wszystkich ofiarach stanu wojennego. Chcemy modlić się o to, aby Bóg przyjął ich ofiarę, którą ponieśli dla naszej wolności i przyjął ich do społeczności świętych w niebie. Bardzo cieszę się, że z nami na tej mszy świętej jest obecny Pan Burmistrz, Pan Krzysztof Kasztura. Bardzo się cieszę, że jest obecna na tej mszy świętej młodzież z klasy mundurowej z Szybińskiego, z swoim sztandarem. Bardzo się cieszę, że jesteście obecni na tej mszy świętej, abyśmy nigdy o tym bolesnym wydarzeniu nie zapomnieli i abyśmy zawsze modlili się za ofiary stanu wojennego, prosili również Pana Boga, aby nigdy coś podobnego nas nie spotkało w historii naszej ojczyzny, ani jakiegokolwiek narodu. Obecną mszę świętą koncelebrowaną sprawujemy w następujących intencjach. Ksiądz Damian odprawia mszę świętą za zmarłych Annę i Pawła Łupierzowiec o łaskę życia wiecznego. Ja odprawiam mszę świętą w intencji ojczyzny i ku pamięci ofiar stanu wojennego. Przeprośmy teraz Pana Boga za wszystkie nasze grzechy, abyśmy mogli godnie uczestniczyć w tej mszy świętej. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję Zawsze-Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Moglibyście mnie porównać, tak żeby mi dorównał, mówili
Święty. Podnieście oczy w górę i patrzcie, kto stworzył te gwiazdy. Ten, który w szykach prowadzi ich wojsko, wszystkie je woła po imieniu. Spod takiej potęgi i olbrzymiej siły nikt się nie wymknie. Czemu mówisz, Jakubie, i ty, Izraelu, powtarzasz: zakryta jest moja droga przed Panem i prawo moje przez Boga pominięte? Czy nie wiesz tego, czy nie słyszałeś? Pan to Bóg wieczny, Stwórca krańców ziemi. On się nie męczy ani nie nuży. Jego mądrość jest niezgłębiona. On daje siłę zmęczonemu, pomnaża moc bezsilnego. Chłopcy się męczą i nużą, chwieją się, słabną z młodzieńcy. Lecz ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły, biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą. Oto Słowo Boże. Wieczorem na to, że usłyszę nową płytę.
Nie będę zdradzał, kogo to miała być płyta, ale czekałem 2 tygodnie, żeby ją posłuchać. Rano, kiedy się budzę, okazuje się, że nie działa radio. Moje siostry, które były młodsze ode mnie, czekały rano na teleranek. Nic nie było, tylko śnieg i później to pamiętne oświadczenie generała Jaruzelskiego, że wprowadzono na terenie Polski stan wojenny. Ja pochodzę z małego miasteczka, więc ja nie widziałem tych czołgów, tych transporterów pancerzonych, bo nie było potrzeby, żeby one się pojawiały. Ale w poniedziałek poszliśmy zobaczyć, czy szkoła jest otwarta. Na drzwiach szkoły było napisane, że szkoła jest zamknięta do odwołania. I tak pamiętam, że wieczorem pojawiła się w domu milicja. Mój tata był kolejarzem, więc wszystkie służby mundurowe, a kolej też do nich należała, miały się stawić do pracy. Pamiętam, że ojciec nie umiał odpowiedzieć nam na pytanie, kiedy wróci. Później za jakiś czas przyszła sąsiadka, powiedziała, że jej syna wzięli do wojska. I tak się zaczęły takie płacze w wielu miejscach. Pamiętam 4. czy 5. dzień, poszliśmy pod szkołę. To jest nie, jak sobie dzisiaj pomyślę o tym, to się nawet uśmiecham. No bo kto idzie z młodych do szkoły, żeby zobaczyć, czy ona jest otwarta? Przecież każdy by się cieszył, mamy wolne. No myśmy się nie cieszyli. Po kilku dniach się okazało, że no nie wiadomo kiedy szkoła ruszy, kiedy my się spotkamy. Klasa, szkoła. Pamiętam też pierwszy dzień, jak się szkoła zaczęła, przyszli panowie w mundurach, pamiętam oficera, porucznika, który nam tam nakładł różnych rzeczy do głowy, powiedział, że szkoła jest otwarta, ale w każdej chwili mogą ją zamknąć, ponieważ ja należałem wtedy 6 razy był w szkole, należących do tak zwanego scoutingu, czyli czarnego harcerstwa, bo ono się zaczęło pojawiać, to powiedziano nam, że tego harcerstwa już nie ma. Jest skończone, a chcecie być harcerzami, to zapraszamy do wojska. Natomiast na Śląsku, w różnych miejscach, gdzie był przemysł, działy się straszne rzeczy. Aresztowano ludzi, wywożono w nieznanym kierunku, zabijano, strzelano do robotników. Najgorsze jest to, że do dnia dzisiejszego minęło już 42 lata. Nikt nie poniósł za to żadnej odpowiedzialności. Tu nie chodzi o to, żeby kogoś wsadzać do więzienia, mimo jego sędziwego wieku, ale żeby przynajmniej rodzinom tych ofiar powiedzieć, że ci bliscy nie zginęli na darmo, że przepraszamy za to, co się stało, że to nie było tak, jak się przez wiele lat mówiło, że nam zagrażały wojska rosyjskie, bo dziś wiemy, że to jest nieprawda. Różne władze się zmieniały, różne systemy się zmieniały. W tej materii nie zmieniło się nic. I to jest taka rzecz, która jest pewną raną, która cały czas krwawi. Ona cały czas krwawi i cały czas wywołuje ból. Są rodziny, których stan wojenny nie dotknął. Są rodziny, które do tego dnia płaczą. Trzeba to jasno powiedzieć. Płaczą, bo nie ma ich bliskich, bo zginęli. My możemy 2 rzeczy zrobić. Pierwsza to
pomodlić się za naszą ojczyznę, żeby nic podobnego już w historii się nie wydarzyło, żeby nie znalazł się żaden przywódca, który wyprowadzi wojsko na ulicę. To był też ich dramat niektórych, który każe żołnierzowi strzelać do rodaka, bezbronnego człowieka, żeby nie znalazł się nikt, kto każe aresztować, zamykać całe setki tysiące ludzi. Żeby nic takiego się już nie zdarzyło w naszej historii. Bo my, Polacy, doświadczyliśmy tego, że nas zamykano w obozach, w więzieniach, w różnych miejscach. Najczęściej robili to okupanci. My znamy tą gorycz utraconej wolności. Ale Polak przeciwko Polakowi nie powinien nigdy występować i podnosić ręki. Oby nic się takiego nie stało, to się naprawdę módlmy. I na tej mszy świętej w ogóle. I druga rzecz to możemy modlić się za tych, którzy dlatego, żebyśmy byli dzisiaj w wolnej Polsce, między innymi, żebyśmy mogli bez przeszkody modlić się w tym kościele, oddali swoje życie, cierpieli, prawdziwie cierpieli. Może warto by było też, żeby młodzież, która tutaj jest, ja się bardzo cieszę z ich obecności, bo to są młodzi ludzie, którzy nie wiedzą, o czym ja mówię. To jest tylko dla nich historia. Na szczęście czegoś takiego nie przeżyli. Żeby ci młodzi ludzie dowiedzieli się prawdy o tym, co się wtedy stało. Kto tak naprawdę był tym, kto to wszystko zorganizował, a kto naprawdę był ofiarą. Bo boję się, że nie potrafimy tego powiedzieć. Mimo tylu odkryć historycznych i dostępu do tylu dokumentów. Nie chcemy tego powiedzieć jasno. Milczenie nie załatwi niczego. Zamiatanie tej prawdy pod dywan też niczego nie załatwi. Natomiast do tych, którzy wtedy naprawdę cierpieli, myślę, że odnoszą się te słowa z dzisiejszego pierwszego czytania. Ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły, biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą. Choć cierpieli, choć zapłacili za to wielką cenę, za którą niektórzy płacą do dnia dzisiejszego. To są silni. Tym zaufaniem Panu. Panie Boże, w tym dniu świętej Łucji przyjmij naszą modlitwę za naszą ojczyznę i przyjmij naszą modlitwę za ofiarę stanu wojennego. Amen. Do Boga, który jest cierpliwy, pełen łaskawości, zwróćmy się z naszymi prośbami. Módlmy się, aby Kościół zawsze odnawiał się w świetle Ewangelii. Ciebie prosimy. Módlmy się, aby rządzący kierowali się dobrem społeczeństwa. Ciebie prosimy. Módlmy się, aby osoby, które dawno nie korzystały z sakramentu pokuty,
otrzymały łaskę i pojednały się z Bogiem i Kościołem. Ciebie prosimy. Módlmy się, aby zmarli, szczególnie ci, którzy zginęli w czasie stanu wojennego, a także polecani w tej mszy świętej, zmarli Anna i Paweł Bierzowiec, osiągnęli życie wieczne w niebie. Ciebie prosimy. Módlmy się, abyśmy zawsze szukali pomocy i ratunku u naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ciebie prosimy. Ojcze Wszechmogący, który obdarzasz nas łaską i zmiłowaniem, wysłuchaj naszego błagania i daj moc do wytrwania w przeciwnościach i prześladowaniach przez Chrystusa Pana naszego. Wszechmogący Boże, składamy Ci dary w Dzień Świętej Łucji. Przyjmij je łaskawie, jak przyjąłeś ofiary jej życia. Przez Chrystusa Pana naszego. Nie wiem, co.
Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wydana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prośmy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętą Marią Magdaleną, naszą patronką, świętą Łucją i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Bóg nas tak umiłował, że zesłał nam swojego Syna jako Zbawiciela, dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie
zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki.